W dzisiejszej lekcji o Facebook Live, czyli takiej transmisji online na żywo. A teraz pokażę Ci, jak krok po kroku ustawić Facebook Live. Zaczynamy! Jesteśmy teraz na naszym fanpage'u i pokażę Ci, jak z pozycji komputera możesz przeprowadzić Facebook Live i rozpocząć tę transmisję. Możesz ją rozpocząć nie tylko z komputera, ale także z pozycji telefonu. My jesteśmy w tej chwili na komputerze i tak jak zauważysz, od razu tutaj powinieneś mieć przycisk na żywo. Jeśli go nie masz, sprawdź w utwórz post i więcej. I zobacz wtedy, czy tutaj się nie ukryło, ponieważ tak jak już wspominałam, zależeć to będzie tak naprawdę od Facebooka i od układu, jaki Ty masz. I może się on delikatnie różnić od mojego. Więc klikam na żywo i teraz, czy mam utworzyć wydarzenie z transmisją wideo na żywo, czy mam rozpocząć transmisję na żywo? Ja chcę ją rozpocząć, więc wybieram tą opcję. Facebook wita nas w narzędziu Live Producer. Pyta nas on tutaj, jaki jest cel tej transmisji. Czyli Ty już to wiesz, ponieważ ustaliłeś sobie wcześniej, co będziesz robił na tym Facebook Live'ie. I tutaj jest taki, można nazwać to podcel. Czy chcesz dotrzeć do szerszego grona odbiorców, czy chcesz zachęcić widzów do aktywności, czy budować społeczność. Więc jeżeli to jest taki live, no trochę reklamowy, ja bym dotarła tutaj do szerszego grona odbiorców. Jeżeli przekazuje jakąś wartość, czyli na przykład jest to taka mini lekcja online, to zrobiłabym, chcę budować społeczność. Zachęcić widzów do aktywności, jeżeli jest to jakaś interakcja na żywo, czyli ja będę zadawała im pytania i będę oczekiwała tej odpowiedzi na tu i teraz, ponieważ możesz oczywiście w transmisji jak najbardziej pytać swoich odbiorców, rozmawiać z nimi, prosić ich o komentarze. Więc wybierz, co w danym live'ie Ty chcesz robić, klikamy rozpocznij. I teraz tutaj mamy kamerę internetową, ja korzystam z kamery w laptopie lub oprogramowanie do transmisji strumieniowej. Możesz przeprowadzić transmisję na Facebooku także za pomocą zewnętrznego narzędzia. Może to być BeLive TV, może to być StreamYard, może to być nawet Zoom. Wtedy ta jakość obrazu powinna być lepsza. Ja na potrzeby tej lekcji dokonam tutaj transmisji z kamery internetowej. Ok, tutaj mamy tytuł, czyli to, o czym już wspominałam w pierwszej części tego wideo. Tytuł jest wymagany, bez tego nie rozpoczniesz swojej transmisji. Więc tutaj uzupełniasz. Opis, czyli opis posta. W lekcji o wideo na Facebooku, w Kreatorze Studio, rozmawialiśmy o tym, że filmy mają swoje tytuły po to, żeby później łatwiej znaleźć je w katalogu filmy. Natomiast opis to będzie to, co pojawi się w poście. Czyli teraz zobacz, jeżeli masz na przykład live sprzedażowy i chcesz tu zamieścić link, to możesz to zrobić od razu. Natomiast nie radziłabym linku do sprzedaży zamieszczać od razu. I to z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli, czy to w transmisji Facebook Live na żywo, czy to w poście, jeżeli zamieszczysz link, to zasięg tego posta automatycznie słabnie. Dlatego lepiej jest później uzupełnić ten opis, a przynajmniej o ten link, niż dawać go od razu w opisie.